korzystając, że Jerzy Dudek rozdaje podpisy, to długa kolejka się zrobiła i teraz mam trochę czasu, żeby przejść po całym Polish Card Show. Mamy stoisko Topsa, głównego organizatora. Też tutaj mamy darmowe produkty, można było dostać za wypełnienie ankiety. No i mamy zapewne dużo stoisk. No i sobie lecimy, jest i Topsik. Jest tutaj organizator i tu główny organizator Big Cards. Teraz uwierzcie mi, że jest tutaj puściutko. Wcześniej po prostu masakra. 20 parę minut w kolejce było trzeba czekać, żeby w ogóle kupić kartę. Jak widzicie, Pokemony rządzą. Nie no, świetnie zorganizowane. Troszkę klimatyzacja nawala, w sensie takim, że jest dużo ludzi i w niektórych miejscach no ciężko się oddycha. Ceny Cobra Cards, ceny w euro. Tu mamy kolejnych wystawców. Gdzieś poszukamy zaraz sobie Łukasza Musioła. Nie wiem, gdzie on tam jest, ale lecimy i szukamy. Tu mamy kolejne karcioszki. Sobie zapraszymy. One cards. O, proszę bardzo, jakie karcioszki. O. No nieźle, Rivaldo, Ronaldinho. O, taką kartę można by było chcieć, nie? Inter. O, czyli by można w Barcelony też trafić takie. Nice. Mamy kolejny tutaj Leverkusen. Okej, Pokemony japońskie w modzie. O, jest i moja Dominika. Wow. 4 i 1 Astral Radiance tutaj. Okej, okay, nice. Dzięki. No to? Można rzucić kostką? Tak, czasami niektóre warto. No, niektóre warto. Aha, tak? No. Dobra, no to rzucimy na kanał dyszki oczywiście. Dasz mi dwie dyszki? Ja ci oddam zaraz. Mam dyszkę. Czekajcie, będzie zakup. A już się robi tłoczno. Kupimy kolejną saszetkę na kanał. Otworzyliśmy 50 plus Trader Box. A ja mam portfel. Dobra. 10 naszych zdaniem najlepszych turystów i dostaliśmy jeden rzut. 2,40. Przepraszam. Tak? To ja sobie rzucę, dobra? Jasne. Maria Paragon. Tak jest, Paragon się przyda. Dobra, dyszka rzucę na kanale. Tak, pyk. 3. 3, czyli trzeci rząd i teraz drugi, okay, rząd. Drugi rząd. I 3. Chilling Rain. Który nam wyszedł, więc można wybrać cokolwiek się chce. Cokolwiek się chce? Tak. Aha. A co najlepiej, to polecasz? Znaczy, no, te są drogie, ale ja na przykład tu bardzo poluję w Silver Tempeście na Lugie. Ja więc nie znam, to wezmę to najdroższy. To nie, to który z tych, no. To tam, tak? Tak. Okej, okay. Dzięki. Dzięki. Dzięki wielkie. Wymieniacie się, czy tylko nie, nie, tylko... A mogę zobaczyć? Dobra, no to jak widzicie, za dwie dyszki taka saszetka. Później ją otworzę oczywiście. No i lecimy dalej. Co widzicie, dużo, dużo wystawców. Pojadę się. Wejściowych może być ciężko. No tak jak mówię, rządzą Pokemony. Okay, idziemy dalej. Szukamy Łukasza Musioła. A jest i Łukasz, proszę bardzo. Siemanko Łukaszu, witam się na moim kanale. Cześć, siemanko. Maciek, co tam słychać? Zrobimy tak, taki mały pek dla kanału. Pozdrowisz? Pozdrawiam widzów Maćka. No, dzięki wielkie. Nie no, nagrywam. Wiesz, zaraz przyjdę, pogadamy na chwilę. Masz już z Dudkiem zdjęcie? Tak, tak, już mam.
Idziemy dalej. Znajdź sobie innego jedzenia. Tak, odłożyłem ci. Tak. To te są odłożone? Tak. To odkładam jeszcze później. Dobra. Podpisy. Będzie trzymać do kolejnego stanowiska. Dlatego jest tak dużo, że słuchajcie, no najlepiej to trzeba kiedyś tu przyjechać i zobaczyć. O, tutaj mamy takie bardziej kolekcje wioskowe. No to tam 10 razy. Multum. No i dobrze. Ja już też coś tam. O, tu są figurki. Co drobnęli na ile boosterów i też tak wygląda. A wy też macie boostery? O, Barcelona. To jest to. No u nas to jest. To jest to. Nie wiem, ale powiem ci. To jest to. Nie wiesz, co jest w środku. Tak. W środku masz kartę za 80 euro. Jasne, okej, okay, ale to wszystko też się trafia w boosterach. I tu jest jeszcze gorzej. Bo jest mało kart. No i tutaj jak widzicie, no to zapraszam. O, maskotki są nawet. Witam serdecznie. Cześć. W zeszłym roku się poznaliśmy. Może nie pamiętasz, ale. Trochę ci tych ludzi przewijam. Wiem, ale. Spoko. Kiedyś przyjdę jeszcze pogadać, bo nagrywam odcinek na kanał, także. Mamy tutaj maskoteczki. No i to tak leci tutaj. Widzicie? O, coś ciekawego. Kolejne karty. 285 euro. No ładnie, ładnie. I tu kolejna podpisiki. Teraz podpis będzie Jerzego rządził. No i tak praktycznie obeszliśmy wszystko. Tam jeszcze są koszulki. Jerzy Dudek dalej daje autografy. Tylko podziwiać, że ma tyle siły i chęci jeszcze na to. No i pełno tutaj strefa wymian też jest dosyć aktywna. Tu też mamy Momentum. Ładna kolekcja Momentum. Tu mamy koszulki. Licytacje charytatywne. Pozdrawiam. Serce z drugiej ręki. Milik, Kids Cup. A tutaj można było sobie zrobić taką karciochę. O, taką w automacie ze zdjęciem. No i kolejka już jest coraz mniejsza. Przepraszam. I dobra, no i to tak by wyglądało. No słuchajcie, 8 minut chodzę i teraz już czas na kolejne zakupy. Już kupiłem parę rzeczy. Znaczy inaczej, pokażę wam mniej więcej co kupiłem. Najlepszym tym jest właśnie Showtime. Można trafić i nie z te 1 na 1. To kupiłem sobie. No a to mam jeszcze Stopsa. Fajnie. I jeszcze mamy tutaj na sam koniec Big Carda, Big Cards. No i też tutaj już pełno tych. No i widzicie, no. Jest. Zobaczymy, gdzie zrobią kolejny taki zjazd. Tu mamy jeszcze jakąś koło fortuny. To z mojej strony tyle. Jeżeli chodzi o openingi, no to będę otwierać później i zobaczycie w osobnym odcinku też co, albo zobaczycie na końcu, albo na początku co kupiłem. Dobra, no to pozdro. Trzymajcie się, pamiętajcie, zostawcie łapeczki i subskrypcje. Cześć, cześć.